Takie było pytanie w Toruniu i też tu w kuluarach było przed godziną. Skoro program pieniędzy gmina ma, tym więcej, im więcej jest sklepów, w związku z czym, czy nie ma tutaj wewnętrznej sprzeczności w finansowaniu programów? Odnośnie sposobu finansowania programów, dlaczego ten polski program jest taki, no podobno, dobry? Może panie Krzysztofie, to co w Toruniu było wyjaśnienie, może warto dopowiedzieć. Ja już nawiązałem troszeczkę do tego w swoim wykładzie, kiedy wspomniałem, że bardzo wiele decyzji o ilości punktów, powiększaniu tych decyzji było podjęte przez samorządy w okresie, kiedy nie było żadnego powiązania pomiędzy tą liczbą a jakimiś w cudzysłowie dochodami gminy. I byłem świadkiem wielu takich procedur, niestety tragicznych, ponieważ musimy pamiętać, że pierwszy moment uwolnienia centralnego systemu regulującego ilość punktów sprzedaży napojów to jest rok 91. I wtedy gminy podejmowały w większości te decyzje. Potem to korygowały, czasem w dół, czasem w górę. W górę korygowały, jak zobaczyły, że mało się przywiązuje do tego wagi, że mało to jest pilnowane, to śmielej, że tak powiem, szły do przodu, ale ja, znając dobrze Polskę i te uwarunkowania w tym zakresie, muszę powiedzieć, że moim zdaniem nie ma tutaj powiązania takiego, że jakby zarabia się na tych punktach. Raczej widzę parcie na otwieranie nowych punktów ze strony po prostu biznesu. Ktoś chce zarabiać, ktoś ma tam jakichś znajomych i tak dalej, albo ktoś chce się chronić przed korupcją i otwiera maksymalnie pulę i potem mówi, nie zgłaszają się. Więc ja nie widzę takiego powiązania i takiego niebezpieczeństwa. Natomiast jak się wejdzie w istotę sprawy, to można powiedzieć tak. Ten fundusz, który jest de facto taką opłatą quasi-podatkową, jest związany z usuwaniem szkód. Czyli można powiedzieć, logika tu jest taka, jeżeli zarabiasz na ludzkiej słabości, a przy okazji tego są szkody bardzo potężne, to partycypuj w jakimś stopniu w ich usuwaniu. Praktyczny skutek tej opłaty jest taki, że ona ogranicza liczbę punktów, ponieważ ludzie kalkulują, mówią, no jak za to zezwolenie muszę zapłacić i za to, to mi się to nie opłaca, dziękuję bardzo. Jest sporo gmin takich w Polsce, które mają wyższe limity, nie mają wykorzystane. Bo myśmy już w tym zakresie doszli do sufitu, to znaczy już w większości przypadków, już nawet gdyby rozdawać darmowo te koncesje, to prawdopodobnie nie byłoby chętnych, bo już co się miało zadziać, to się zadziało. Natomiast chcę powiedzieć tak, że dlaczego nam zazdroszczą tego na świecie? No dlatego, że to jest taki stały mechanizm, który mówi tak, samorząd ma obowiązki, ale ma też środki na ich uruchamianie. Przy czym, proszę Państwa, konstrukcja prawna jest taka, że to są środki dodatkowe. To jest ciekawostka szczególna. W prawie polskim jest zapisane, że samorząd, ponieważ to jest zadanie własne gminy, powinien asygnować środki własne z dochodów gminy. Bardzo mało samorządów było i jest, które by były skłonne powiększać tą pulę środków ponadkorkowe. Bo to by oznaczało, że tam z korkowego mają tyle, ale z własnych środków drugie tyle dorzucają. Naprawdę ze świecą szukać, pojedyncze przypadki takie są. Co to oznacza? To oznacza, że bez tych funduszy znaczna część przedsięwzięć różnorodnych, które się w Polsce toczą, często bardzo wartościowych, po prostu by nie zaistniała. Myśmy byli zdani na presję marketingu ogromną, tam idą ogromne pieniądze w to, 500 mln chyba na reklamę samego piwa, wydaje mi się, idzie rocznie. I bylibyśmy zupełnie bezbronni tutaj, dlatego takie podejście w stylu rzymskiego Katona do tego jest zupełnie nietrafione, niewłaściwe. Owszem, zdarzają się podejścia takie, gdzie samorząd widzi w tym pewną możliwość, bo mówimy, wydajemy dużo na opiekę społeczną, wydajemy dużo na szkolnictwo, potrzebne nam są jakieś środki, żeby coś tam zorganizować, piknik na przykład trzeźwościowy, zachwalający władze samorządowe. No to zdarzają się takie rzeczy, owszem, to nie jest idealnie wydawany pieniądz, ale wbrew pozorom jest dosyć dobrze opracowany system nadzoru nad tym. Nie jest tak, że to jest rozkurzane tak zupełnie i bez sensu. Więc ja myślę, że to jest taki trochę nadmiar
nadmiar troski ze strony niektórych osób, pod którego podłożem ja się spodziewam, no nie, nie powiem czego się spodziewam, bo może bym kogoś uraził, więc nie chcę iść za daleko, czego tam się psychologicznie spodziewam po takich pytaniach i po takich stwierdzeniach. Natomiast praktycznie jest tak, że gdyby tych środków nie było, byśmy byli zdani na system, jaki jest na świecie, a na świecie jest tak, że są konkursy i różne pozarządowe podmioty startują, raz dostaną, raz nie dostaną, to może być jakaś duża instytucja, która pracuje w tej dziedzinie i musi się zwijać na przykład, bo w danym roku nie dostała funduszy i dlatego nam tego na świecie zazdroszczą, bo mówią, to jest stabilne u was, a my każdego roku musimy przystępować i na cienkim lodzie zawsze chodzimy. Dlatego, że w Europie, tym najbardziej rozpitym kontynencie, nie za bardzo się troszczą o te sprawy. Nie za bardzo się troszczą. Byście się państwo zdziwili, jakie luki prawne są w wielu systemach europejskich, jak lekko sobie podchodzą do tego. Jest kilka rządów, które się z tym próbują zmagać, ale pod ciśnieniem lobby alkoholowego. Ja pamiętam taką sytuację, jak brytyjski wiceminister zdrowia w Paryżu na konferencji powiedział, ja nie podpiszę tej deklaracji trzeźwościowej, bo natychmiast bym stracił stanowisko. Mówią, dlaczego byś stracił stanowisko? No bo moja partia, która mnie desygnowała, jest oficjalnie sponsorowana przez biznes alkoholowy i są układy takie, że ja podpisuję tą deklarację, jutro nie pracuję jako wiceminister. To tak wygląda w Europie bardzo często. Dlatego nasza sytuacja jest poprzez zobiektywizowanie, wpisanie w prawo tego systemu bardzo korzystna. Inna rzecz, czy umiemy się w tym obracać, czy wykorzystujemy to, to jest... Myślę, że tak gdzieś około 2/3 tych środków jest sensownie wydawane. 1/3 no to są te właśnie jakieś Michałki, takie rykoszety, ale to jest i tak bardzo dużo, bo to jest około 700 milionów rocznie tylko i wyłącznie na działalność trzeźwościową w skali kraju. To jest sporo. Dzięki temu pewne rzeczy się bardzo wartościowe dzieją. No starałem się, a przy okazji jeszcze jedną rzecz wyjaśnię. Tej odpowiedzi, bo tu padało ze strony pani Terlikowskiej takie określenie Narodowy Program Zdrowia i mogliście państwo takie z małą schizofrenię taką zdobyć, że tu był Narodowy Program Trzeźwości, a tu jest jakiś Narodowy Program Zdrowia. Więc wyjaśniam, że jest i jedno i drugie, tylko to są różne byty. Otóż w ramach państwowego zainteresowania tą sprawą od wielu lat, od kilkunastu lat powstawały takie 5-latki profilaktyczno-terapeutyczne, czyli Narodowy Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ja w 2 edycjach budujących ten program osobiście byłem, bo to zespoły były ekspertów powołane i tam obradowały, wytwarzały taki dokument. On był podstawą do pewnych przedsięwzięć i do finansowania. Dlatego, że no już jesteśmy na tyle rozwiniętym państwem, że nie ma tak, że są pieniądze na kupce i teraz bierzcie i róbcie. Musiała być podstawa merytoryczna pod jakąś działalność i ona właśnie była. I to były programy bardzo dobre, bardzo chwalone, ale one jakby obsługiwały ten sektor władz publicznych, tak, rządowych i samorządowych. I jakby po tej stronie są ulokowane, czyli wobec tych wszystkich reżimów biurokratycznych, wymagań, no to jest Narodowy Program Zdrowia, który jest sensownie zbudowany przez grono ekspertów, tylko ma krótszą perspektywę czasową i daje podstawę do różnych działań, bo tam są pieniądze i to niemałe, jak na sektor zdrowia publicznego. Więc co jest Narodowy Program Zdrowia? Osobną sprawą jest to, co się wydarzyło w roku ubiegłym i obecnym, czyli Narodowy Program Trzeźwości. On ma inny zasięg, inny troszkę cel. Dlaczego? Dlatego, że proszę państwa, żeby te wszystkie rzeczy mogły się dziać, to ludzie muszą chcieć. Ludzie muszą chcieć, jak w Weselu Wyspiańskiego. Oni by mogli wiele mieć i no oni muszą chcieć. A Polacy nie zawsze chcą, nie zawsze wiedzą, że mogliby chcieć. Wielu rzeczy nie wiedzą tu. I, że tak powiem, zbudowanie tej woli społecznej w kierunku tego, żebyśmy się otrzeźwili, jest trochę poza biurokracją. Tego się nie da zadekretować, że w tym roku robimy to, a w następnym tamto. Chociaż program jest zbudowany tak fazowo, ale on ma charakter po prostu pewnego pytania skierowanego do narodu, takiego dobrze zorganizowanego pytania, czy chcecie.
Bo jeśli chcecie, to macie różne instrumenty, Narodowy Program Zdrowia, programy gminne, naprawdę mnóstwo. Można życie spełnić w tym, jak ktoś się zaangażuje. I naprawdę w sposób bardzo pożyteczny. W tym tygodniu miałem rozmowę telefoniczną z panią, która jest od 24 lat pełnomocnikiem w gminie podwarszawskiej, tam pracuje. Naprawdę się na tym zna przez te wszystkie lata, robi bardzo dużo dobrych rzeczy. No i, ale to trzeba chcieć. I teraz Narodowy Program Trzeźwości to jest kierunkowskaz, co zrobić, aby Polacy zechcieli skorzystać z tych wszystkich instrumentów. Bo na razie jesteśmy społeczeństwem, które się pogubiło i w dużej mierze jest po prostu pod tym względem czysto poznawczym pomieszane w tych sprawach. Nie wie dokładnie, jak to wygląda, jakie są normy, jest w większości umiarkowanej trzeźwa, w rzeczywistości sądzi, że jest inaczej. Polacy się uważają za wielkich piusów, a tylko część z nas ma taki styl życia. I my nie wiemy, jaka duża, jaka wpływowa, więc można powiedzieć, że Narodowy Program jest takim drogowskazem, który pokazuje, co tu jest ważne, że na przykład oprócz pracy terapeutycznej, pomocy ludziom uzależnionym jest bardzo ważna też praca nad obyczajami, nad trzeźwością, bo inaczej będzie system produkował kolejne osoby uzależnione i nie da się ich wyratować. To nie jest tak, że większość się udaje uratować, mniejszość się udaje uratować. To jest zawsze chodzący cud, taki uratowany człowiek, ocalony taki. Więc to jest jakby inne narzędzie, czemu innemu służy i jest głosem społecznym. Ja się bardzo cieszę, że właśnie ksiądz biskup Bronakowski przyjął patronat nad tym, bo można powiedzieć, że w Polsce było tak, że się naród wyrażał w kościele, a kościół w narodzie, tak? Były bardzo silne te powiązania historyczne. I można powiedzieć tak, jak patrzę na taką naszą scenę, to prawdę mówiąc, proszę Państwa, Kościół pozostaje jedną z ostatnich instytucji, która głośno o tym mówi, że coś trzeba zrobić w tej dziedzinie. Jesteśmy tak bardzo pod wpływem różnych idei hedonistycznych, liberalnych, leseferyzmu wszelkiego, że po prostu coraz mniej jest tych, którzy głośno o tym mówią. Pewne problemy się rozwijają zamiast zwijać, a tu cisza. Kościół pozostaje jedynym takim solidnym fundamentem tej pracy i dlatego Narodowy Program ma zakorzenienie właśnie w kościelnej działalności trzeźwościowej, ale ma szersze ambicje, żeby być dla wszystkich i ze wszystkimi. To takie rozróżnienie, bo tu się mogło pokazać coś, jakieś zdumienie z tego powodu, że są dwa programy inaczej się nazywające. Oba są wartościowe, obydwa popieram. Ja chciałbym tutaj zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, która jest związana tu z wypowiedzią pana profesora. Mianowicie kilka dni temu z wielkim bólem zwrócili się do mnie ludzie z pewnego miasta kilkudziesięciotysięcznego. Mówią, przegraliśmy. Otóż w mieście tym samorząd miał za zadanie wydać decyzję co do godzin sprzedaży alkoholu. To, co w tej chwili jest możliwe. I okazuje się, że większość w tym mieście, w Radzie Miejskiej, posiadają ludzie no, z tego nurtu prawej strony, tak to nazwijmy. Ba, ludzie z Kościołem związani, nawet związani z różnymi instytucjami czy wspólnotami kościelnymi. I nagle się okazało, że zabrakło kilku głosów, bo ten się wstrzymał od głosu, tamten zagłosował za tym, żeby cały dzień i całą noc można było sprzedawać. Prezydent miasta dowodził, że inaczej to powstaną meliny. No jest to u progu wyborów samorządowych. Przerażenie. Okazuje się, że potrzeba tak szerokiego frontu formacji edukacji, o czym tutaj przed chwilą słyszeliśmy. Bo ustawa jest dobra, zazdroszczą nam i niech zazdroszczą, tylko ciągle okazuje się, że potrzeba takiego kształtowania świadomości szerokim frontem. Kościół, tak, instytucje państwowe, tak, parpa, tak, ale koniec końców okazało się, że ten ma swojego ciotka po ciotka, który ma
sklep i dlatego zagłosował za tym, żeby cały dzień była sprzedaż dostępna i tak dalej, i tak dalej. Więc żebyśmy nie zobaczyli, że w rzeczywistości to jest praca u podstaw, organiczna praca potrzebna. Zapraszam tutaj, śmiało podejść, może ktoś jakiś ciekawy nowy wątek podniesie, no tu podejść, kolejka może tutaj się ustawić. No, tu podejdzie. A to pewnie pan ma na myśli uproszczoną wersję wywiadu motywującego, tak? No to w wielkim skrócie, żeby człowiek, który się uwikłał w problemy, szukał rozwiązań, na przykład jest na jakimś etapie uzależnienia, czy tym lekkim, umiarkowanym, czy tym ciężkim, który rozpoznajemy jako alkoholizm, to trzeba go zmotywować, bo jak nie jest zmotywowany, tego wygonią z ośrodka terapeutycznego, bo nie ma sensu tam z nim przebywać, praca będzie jałowa. No i teraz są różne sposoby tego motywowania, taki z lat 60., ale bardzo dobry, ale dość drastyczny, to jest sposób, który się nazywa interwencja kryzysowa. W odpowiednim momencie przyciska się do muru, tak dosłownie, psychologicznie, delikwenta, pokazując mu, jak dookoła siebie rozsiewa cierpienie. I to nie jest tak, że osoba uzależniona jest pozbawiona wrażliwości, ona ma zmienioną tą wrażliwość niekorzystnie, ale potrafi taka interwencja w 90% doprowadzić człowieka dobrowolnie do ośrodka terapeutycznego. W 90% takie są wyniki badań światowych, jeżeli jest prawidłowo prowadzona, ale jest dość drastyczna, bo delikwent może tak się poczuć przyciśnięty, że się pójdzie i obwiesi. I wykonawczo nie taka łatwa, więc wymyślono na świecie taką łagodniejszą dla tych, można powiedzieć, mniej uzależnionych, tak w skrócie mówiąc, ale ciekawą metodę. Opracował to pan profesor William Miller i pan profesor Rolnik w latach, koniec lat 80., lata 90., nazywa się to wywiadem motywującym. Jest na Kujawach znane, bo chyba Uniwersytet Toruński chyba tam propaguje to. I zawiera się to w takim trójskoku, taka istota tego. Najpierw trzeba podjąć rozmowę z kimś, co mu to daje, że pije. Co mu to daje. I on wtedy chętnie odpowie. Będzie mieszanina realnych i fikcyjnych korzyści, ale opowie o tym. Drugi krok w tym schemacie wywiadu jest, a może jednak masz z tym jakieś problemy, może coś złego się dzieje, no, może powiedzieć, żona mi marudzi, tak? Albo wydaje za dużo pieniędzy, albo coś. I trzecie pytanie, a czy chciałbyś coś z tym zrobić? To jest o tyle ciekawe, że w tym momencie otwieramy pole do jego propozycji. Wiecie państwo, jak ktoś jest mocno uzależniony od alkoholu, to on zwykle ma marzenie o tym, żeby pić bez konsekwencji negatywnych i kontrolować to picie. Taki czary mary, żeby się zrobiły, żeby alkohol dawał różne efekty psychoaktywne, ale nie dawał negatywnych skutków. Oczywiście tego się nie da zrobić, ale może próbować. Tak? Proszę bardzo, chcesz odzyskać kontrolę nad piciem. Nie dla każdego to jest możliwe, żeby odzyskać, ale to jest taki okres próby. Jemu się doradza wtedy, taki doradca, który pracuje tą metodą, doradza mu, co on ma zrobić. I wiecie państwo, ciekawa rzecz. Właściwie udowodniono, że u tych osób, które mniej są zaangażowane w problem, mniej uzależnione, to nawet 20-minutowa rozmowa tego typu doprowadza do realnych, pozytywnych zmian w stylu życia. Czyli oni idą za tą radą, nie upijaj się, mniej jest lepiej, tak, za tą pierwszą częścią aforyzmu. I to jest kilkaset badań na świecie takich, bo to stosują na przykład pielęgniarki wyszkolone w izbach przyjęć, tam ktoś ma głowę rozbitą i z nim rozmawiają. To jest też taka metoda, która nie zawsze zakłada trzeźwość tego, z kim się rozmawia. To jest bardzo ciekawy wątek, bo normalnie, no to jak się mówi o poważnych sprawach, to ten człowiek musi być trzeźwy, tak, warunek jest przyjęcia na terapię, a tutaj się rozmawia z każdym. No efekt jest taki, że w większości tych, którzy chcieliby odzyskać kontrolę nad piciem, tej kontroli odzyskać się nie udaje. I wtedy jest ciekawy moment, bo można powiedzieć, no dobrze, chciałeś po swojemu, ale tu się nie da, nie da się.
to teraz masz wóz albo przewóz. Teraz jesteś w takiej sytuacji, że albo pełna abstynencja i ratujesz życie, albo idziesz sobie swoją drogą i 20 lat wcześniej umierasz w samotności. To jest twój wybór teraz, ale przekonałeś się, czy to jest możliwe. A u części ludzi mniej uzależnionych, w mniejszym stopniu, udaje się odzyskać jakieś elementy kontroli. No to jest, dlaczego to opracowano? Ponieważ bardzo wielu kandydatów na terapię odpadało od niej natychmiast, bez prób pracy, jak się dowiedzieli, że trzeba się rozstać z alkoholem. Oni sobie ani tego nie wyobrażali, ani sobie tego nie życzyli, więc przestawali być klientami terapii. I w takim znaczeniu ja to podejście popieram. Natomiast gdyby się okazało, że to jest podejście, które jest odpowiedzią na brak sukcesów terapeutycznych, że na przykład źle pracujemy terapeutycznie, nie udaje nam się pomagać, no mówimy, nie da się nic zrobić, no to ten wywiad stosujmy, tak, łagodniejszy. To by była totalna klęska i wielkie niepowodzenie systemu terapii. Terapia uzależnień jest trudną dziedziną. Tak jak powiedziałem, pełną remisję na okres 4 lat od podjęcia to jest 35%. Jakiś tam odsetek też uzyskuje coś w wyniku terapii, ale nie udaje mu się zatrzymać picia. No i jest spory odsetek takich, których zupełnie nic. Znam takich, którzy kilkanaście razy podejmowali terapię. Swoją drogą niezwykle cierpliwi ludzie. To by trzeba zrobić badania nad cierpliwością człowieka, jak ktoś 17 razy na przykład podejmuje ten sam krok i walczy o siebie. Ja tu z szacunkiem podchodzę do tego. Taki rekordzista kiedyś mnie zaczepił, jak wizytowałem jakąś placówkę. Mówi, wie pan, ile razy byłem na terapii? Ja mówię, nie zgadnę. 26 razy. No to ja zdębiałem rzeczywiście. I w ogóle jak system utrzymał to, tak, tą cierpliwość, bo to i po stronie systemu musi być cierpliwość, że się kolejną szansę przed człowiekiem otwiera, to jak z tym przebaczaniem 77 razy ewangelicznym. Ale to jest trudny kawałek chleba, jeszcze nie wszystko rozumiemy. Za PRL-u skuteczność była 3-5%, teraz jest 35%, to jest ogromny postęp fachowy. Naprawdę tu się bardzo dużo dobrego zadziało, ale ponieważ część ludzi jest poza ciężkim uzależnieniem, to są ci uzależnieni lekko, umiarkowanie, czyli ryzykownie, szkodliwie pijący, no to im się też należy jakaś propozycja. I w tym zakresie wywiad motywujący może być dobrym narzędziem. Natomiast tak jak mówię, gdyby miał być substytutem nieudanej terapii, to lepiej by było go zakopać i zapomnieć o nim. Bo narażałby po prostu bardzo wiele osób uzależnionych na ciężkie przypadki nawrotów, może na śmierć nawet, bo nawrót przy paru latach trzeźwości jest bardzo przykrą sprawą. Nie wszyscy przeżywają to. To jest ogromne obciążenie. No więc gdyby powiedzieć komuś takiemu teraz, to właśnie odzyskuj kontrolę nad piciem, bo słyszałem, że alkoholik może, to by było bardzo zabójcze. Osobiście znam takiego pana, który 12 lat był trzeźwy w oparciu o metodę 12 kroków, we wspólnotach samopomocowych trzeźwiał. No i ktoś mu powiedział, ty nie mów tak, jesteś alkoholikiem, ty jesteś przecież człowiekiem, dzieckiem Bożym, ciesz się tym. No i ponieważ mu zdrowie nie domagało, to wymyślił, że się będzie leczył ziołami szwedzkimi na spirytusie. Była straszna wpadka dwuletnia, o mały włos się otarł o śmierć, to w ogóle było dramatyczne, więc ja myślę, że jest ideą, żeby człowiek określał sam cele terapii, ale żeby bardzo wyraźnie słyszał prawdę, że z tą kontrolą picia, o której marzy, to lepiej, żeby się rozstał. Tu pytanie jest i tu podchodźmy do mikrofonu, żeby było słychać pytanie, tak? Również. Słychać? Tak.